ty piękne, to mi się tak podoba. A są jeszcze takie czarne ze srebrną podeszwą. Te? Ale złotka z miętową, wysokie, akurat wysokie już teraz nie bardzo, ale... Nie, tam są te różowe, co ci się podoba. Nie, chodź, na zdjęciu ładnie wyglądają. Idziemy. Idziemy. Na nodze mojej by jeszcze ładnie wyglądała. Dzień dobry. Jesteśmy we Wrocławiu. I gubimy się, bym powiedziała. Gubimy się regularnie, idąc na rynek. Ale już chyba jesteśmy blisko. Ania zakupiła pierwszy zakup tego dnia, kawa. Kupa się. 3,45 w żarce. Dobra? Mogłaby być lepsza, ale za takie pieniądze daję radę. No. O, ludzie. Zobaczcie. Ludzie. Na pewno jest coś. Ale nie ma karty. O. To jest to. No dobra, chodźmy tutaj w lewo. Tak, to tutaj. Bo to jest Starbucks, wolę akurat Starbucks. No niestety. Generalnie to jest chyba najgorszy dzień dzisiaj wycieczki w ogóle naszej. Nikt nie ma humoru. Nie wiem. Ja nie jestem wypoczęta. Jestem zła. Tak naprawdę mam, żeby brzydko nie mówić, jest mi wszystko jedno, więc idziemy na rynek, no niestety. Takie dni też są. No idziemy na rynek poszwendać się za darmo, za darmożkę. I tak, i dzisiaj wracamy, więc od no, cały dzień. No, jedziemy zapiekanki po 3 złote. Nie, ja mam jabłko, ja mam jabłko tuńczyka. No i tak. Idziemy na wieżę widokową. Trochę się boję, ale jak tu jestem, to stwierdziłam, że muszę iść. Ania idzie, żeby mnie pilnować. Tak? Tak. Czy bardzo chciałaś też zobaczyć? Nie, ja już jestem zmęczona. A to dopiero początek. Podobno potem są schody ażurowe, co mnie w ogóle nie pociesza, bo wszystko widać. Więc nie wiem. Mam nadzieję, że widok mi to wynagrodzi. Weszłam na wieżę i jestem taka z siebie dumna. Ania to się nie bała w ogóle. Ale ja też trochę bałam. I jest piękny widok. I tak bardzo chciałabym wejść. Thank you.
Jesteśmy tutaj. Oglądaj sobie mosty. A tak nas wywiało, że nie wiem. Nie jest dobra pogoda do zwiedzenia. Miało być pięknie, miało być 27 stopni i słońce. Przecież to jest najcieplejsze miasto w Polsce. A dzisiaj nie jest. Doszła do nas trzecia zguba, ale w zasadzie już kończymy naszą przygodę z Wrocławiem powoli. Niestety. Jeszcze idziemy się przejść i jedziemy. To na pożegnanie? Osiołę? Cześć, odzywam się do was już z domu, bo wróciłam i no tak, wróciłam i jakoś wam powiem szczerze, że wcale się z tego nie cieszę specjalnie, jakby mam tyle spraw na głowie, tyle rzeczy mnie wkurza, tyle rzeczy mnie stresuje, dołuje, smuci w ogóle, że naprawdę nie chcę mi się wcale tutaj wracać i nie wiem, wolałabym być po prostu gdzie indziej. Nie myśleć o tym wszystkim w ogóle jakoś. No ale niestety trzeba było wrócić. Zastanawiam się, czy nie iść sobie do Ani na paznokcie, żeby sobie poprawić trochę humor i zrobić może hybrydę. Ale nie wiem, jak długo by się u mnie utrzymała znowu. Bo może, wiecie, 3 dni. Nie, czy to ma sens, czy nie, więc nie wiem. Ale wróciłam, jest przyjemnie, pogoda nie jest zła, więc no przykro mi. Generalnie nie mam dzisiaj humoru naprawdę i w ogóle jakoś tak... No nie mam. No więc chyba pora skończyć tego vloga. Wyjazd był bardzo fajny. Szkoda, że taki krótki. Tak. Także nasza koleżanka jeszcze została. W zasadzie, bo ona ma jeszcze dalsze plany swoje. Szkoda, że nie zostałyśmy trochę dłużej z nią, ale trudno. Jakby, no szkoda. No ale tak to wygląda niestety, że trzeba wrócić do rzeczywistości i jestem także. Będę mogła w końcu obejrzeć zaległości na YouTubie, książkę moją nową poczytać. No, także, dobra, nie będę wam już smęcić. Pójdę sobie zmyję lakier, nie wiem, zobaczę co będę robić w takim razie. I żegnam się z wami. Mam nadzieję, że wam się podobało. Fajnie.
było zobaczyć niektóre rzeczy. Powiem wam, że to był taki mega intensywny wyjazd jednak dla nas, bo spodziewałam się naprawdę takiego chillu, takiego odpoczynku dużego, a jednak to było naprawdę regularne zwiedzanie i w ogóle zobaczyłam takie miejsca, jakich wcześniej nie widziałam i dzięki temu też mam nową perspektywę na pewne miasta i tak jak wcześniej Kraków nie robił na mnie wrażenia, tak teraz powiem szczerze, że no, bardzo mi się podoba to miasto i jestem naprawdę zauroczona. Szczególnie tym właśnie, jak jeszcze rynek wygląda wieczorem. A jeśli chodzi o Wrocław, no to nie był tym razem szczęśliwy wypad do Wrocławia i generalnie i ta pogoda i jakoś, nie wiem, to miasto ładnie wygląda wieczorem. Rynek wygląda fajnie wieczorem, jak są te mosty podświetlone na przykład i wszystko, ale tak dzisiaj może przez moje nastawienie, może przez pogodę, może przez co, ale nie zrobiło tam mnie dużego wrażenia, więc tak. No i właśnie poznałam dużo innych historii, więc to jest bardzo ciekawe, bo normalnie bym nie wiedziała i jakoś tak, nie wiem, nie zgłębiałam pewnych rzeczy, a miałam okazję przynajmniej, więc fajnie. Fajnie tak bardziej świadomie pozwiedzać, zobaczyć. No i taki zrobiłyśmy sobie wypad dziewczyński, także było bardzo przyjemnie. No, więc mam nadzieję, że wam się również podobało. Ja jestem zadowolona, wracam do obowiązków i nie wiem, kiedy teraz będą następne vlogi, powiem szczerze. Jak będą, to będą. Także do zobaczenia, do później, pa!